Witajcie na kanale. O matko i córko, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj przechodzimy do was z częścią drugą testu zgodności dla par. Dzisiaj w roli głównej ja i Kevin. Tak, ja i tata Pauliny, teściu Kevina, przygotowaliśmy pytania. Co? Mój mąż, tata Paulina. Trzy jedne. To my we dwójkę przygotowaliśmy pytania dla Pauliny i Kevina i zobaczymy, czy ich 7-letni związek. W październiku będzie cena. Przetrwa te pytania. Zaczynamy. Chcesz nas skłócić? Nie! No nie chcemy się więcej o was dowiedzieć. Tak. Kevin to taki trening przed weselem. Ja nie pamiętam, czy my na swoim weselu mieliśmy taką zabawę? Nie. Nie mieliśmy takiej zabawy? Szkoda. U nas, jakbyśmy na weselu znali, nie zawsze było, ale często jest. Ale często jest, no. Więc tak, podsumowując. Paulina i Kevin mają dwie tabliczki. Po jednej z imieniem Paulina i druga tabliczka jest imieniem Kevin i... Będą odpowiadać tymi tabliczkami na pytanie przez was zadane. Tak. Kto? Tak. Kto? Bardziej, kto lepiej, kto coś. Częściej. Dobra. Umówiliśmy się, że aby zadać takie jedno pytanie, to tata Pauliny... Zaczynam, bo ty chcesz zadać ustne pytanie. Tak. Tak policzyliśmy, że ja muszę zacząć, więc zaczynam. Nie patrz w podgląd, Kamil. Pierwsze pytanie. W okno. Pierwsze pytanie. Kto pierwszy pocałował? Byliście razem w tym czasie? Tak. No, siedzieliśmy na ławce i Kevin mnie pocałował i ja powiedziałam, że się ja boję, bo nie ty, dobra, bo ja się nigdy dobra, nie całowałam wcześniej. No niezgodne, ja się nigdy wcześniej nie całowałam. Ja miałam ultra stres przed tym i Kevin po prostu zaczął i ja miałam takie, o Jezu, to już my się całujemy. Więc dobra. Nie mogłam zacząć, byłam zbyt. Ale nieważne, jeśli się pierwszy raz. Tak, no oczywiście mamy niezgodność, po prostu nie, nakreślałam, nie, dlaczego tak, ja mam rację. Wiecie co? Inaczej to pamiętam. Wiecie, a ja. No, co ty zaczęłaś? No i jak? Zbliżyłaś pierwszą. Nie wiedziałam jak. Nie wiem. Czyli nie, no dogadali się. On wyczuł sytuację, ona coś tam. Nie, ale nie zrozumieliśmy. Tak to było. Ale wiecie co, okazało się, że muszę iść po długopis, bo jeżeli oni już na pierwszym pytaniu polegli, to ja tu chyba będę musiała częściej zaznaczyć. Masz tam markę. Jeszcze dwa i wygraliśmy. Staraj się teraz. No staraj się cały czas. Dobra, zaczynamy. Drugie pytanie. Kto pierwszy się zakochał? To jest takie ciężko powiedzieć. No. Jak ciężko powiedzieć? Chyba. Dobra, czyli dobra. Mamy zgodność. Czyli wiecie co kto? Paula, bo ona się pierwszy zakochała, tak? No dobra. Kto pierwszy zasypia? O, to bardzo lubię. Ale tak najczęściej. Co dałaś? Jeszcze nic. Jest, brawo! To jest zabawniejszy. Dłużej to trwa u ciebie. Kto, kto jest zabawniejszy? Jest, brawo! Kevin jest zabawny! To lepiej gotuje. No, tutaj bez ale zdań. Ja się staram już teraz, bo tutaj więcej niż tak, gotujesz mi, ale ja gotuję lepiej. Już nie, ale Kevin już nie przypadł wody. Zabieram wprawę, tak, panie, prawda. Więc... Ale zauważ, ja tutaj tylko chcę podpowiedzieć, wnioskując z tego, co opowiadasz o Kevinie, że kiedyś pytał się ciebie, jak ugotować parówki, ale teraz robi najlepszą jajecznicę, tak, podobno. Tak. Robi najlepsze hot dogi. Tak. Więc... Ktoś zrobił jakąś ten grilla nam robi najlepszego. O, ale no ja robię jednak już takie bardziej konkretne dania. Ale wszystko, czego chwyta się Kevin, to robi dobrze. To robi dobrze. Może on pan niech częściej gotuje. Może. Brawo, brawo. Teraz ja. Mhm. Kto jest bardziej zazdrosny? Oj, a jednak. Wytłumaczysz się? No, jesteście zgodni, tak, tak. Jesteście zgodni. Wytłumaczysz się, coś powiesz, czy boisz się? Co ja tutaj powiedzieć?
Jeszcze milczysz tam. Czy po prostu tak jest jak jest. Kolejne pytanie, czekamy, gotowi. No, to siedzi dłużej w toalecie. Zgodność jest tutaj, ale pomyliłeś pytanie. Aha, faktycznie, ja mam okulary jeszcze ten, bo ty masz takie pytanie, nie mogę. Ja czasem to Pauli. Dobra, to jest to samo pytanie, także będzie to. Dobra, to ja teraz zrobię ósme. No. I to pytanie wymyślił tata. I dlatego ja bardzo chciałam je zadać, bo chciałam powiedzieć o tym, że to on wymyślił, nie ja. Bójcie się. Okej. Okay. A czyli jak coś tam sobie raz na tacie. Kto dominuje w łóżku? Dlaczego ja nie pytałam? Ja to miałem. Tata jest odważniejszy. O Boże, dlaczego? Ale chyba nie możemy tego dać do odcinka. Dlaczego? Ja to nie. Nie chcesz się wstydzić? No Paulina, raz, dwa, trzy. Jest, brawo, skądś piękno. Ja te pytanie widziałem na necie, jak układałem wczoraj dla państwa, ale go nie zadałem. A, czy ja? Moja strata! Kurde, mogliśmy drodzy wymyślać pytania, mamy taki live, no to pies, no, to będzie jak wspaniał. Jak młody parze na weselu. A to z grubej rury. No a co? Kto dłużej trzyma telefon w dłoni? Da się wybrać? No właśnie! No właśnie. To, właśnie. To nie są takie pytania... Lajcikowe. Nie znam odpowiedzi. Kto dłużej? Ciężko mi powiedzieć. A jakby jedynie, no nie odpowiecie, no. Paulina? No czasowo chciałem. Możemy, o, ja wiem, jak możemy to sprawdzić. Ale Paulina jeszcze, Paulina nie. Jeszcze nie ten, nie odpowiedziała. No, ale wydaje mi się, że to będzie tak. No to macie pół na pół, bo... Ale możemy to sprawdzić, bo w iPhone jest... No, nie, ale nie, nie, Kuba, ja ci się nie ma radzić dwóch osób, więc daj teraz kogoś, wybierz po prostu. Ale nie, myśli też, że też tak tam mówiłaś. Ja tego nie rozumiem, tak. No, ja też wybieram, no powiedziałam, nie da się, no ale wybrałam. No dobrze, no. No ja ci wydam. To już zależy. Czyli jesteście zgodni, no? Dziewiąte. Kto więcej je? Aha, zgodni są! Właśnie, czyli no. Oni tylko tak w pierwszym pytaniu tak zaczęli. Państwa, to państwa. Nie po prostu, to tak jak my, tak. My też w tym pytaniu, my też tym pytaniu pomyliliśmy w ten. Tak, o rozumek, tak? Bo wiesz, nie to ja się zapamiętują. Kto częściej chodzi do fryzjera? Jest! Brawo! No, super! Co ile chodzi? Co 6 tygodni? No, ja tak co 3 max. No. Dobrze. Dobra, następne pytanie. Kto częściej wychodzi ze znajomymi? Teraz się to trochę zmienia, ale no, czy ja? No, to troszeczkę częściej wychodzę. Kto bardziej ma ludzi? Brawo! No, myślałem, że też mnie. Podobne nie, pytanie. Ja jestem z naszej. Kto jest bardziej cierpliwy? Cierpliwy. To jest ciężko musiał doprecyzować, ale... No dobrze. Zgodziliśmy się? Tak! Kto bardziej lubi słońce? Brawo! Super, no. Dobrze! Walczymy, mimo krótszego stażu. Kto jest pewniejszy siebie? Brawo! To rządzi w związku. Się trzeba to chcesz mieć spokój, czy chcesz mieć rację? No dobra. Czyli chcę mieć spokój. No co dawaj? No siebie! A co myślisz? Spokój. Lepiej spać spokojnie. Kto lepiej się ubiera? No dobra, tu nie miałem szans. Ale mi się stało. Ale jak zobaczyłam twoją koszulę dzisiaj, no, to... Ja ją wybierałam! Ale on ją w całości. Tak, tak, tak. Kto bardziej lubi wydawać kasę? Okej. Jedna osoba z dwóch. Nie możemy dać dwóch. Ja. Brawo! Wow! Kto pierwszy powiedział kocham? Na to wcześniej trzeba sobie. Podejrzewam, że było tak. Nie wiem, co dałaś. Dobra. Zgodziliśmy się? Tak. Dobrze. To akurat dobrze pamiętam. Dobrze. Ja miałem wątpliwości, ale... Ale to totalnie brzmi.
No kto jest trzy? No wątpliwości powiedziałeś, czy ja? To pierwszy powiedział. Ale ja pierwsza, bo Kevin miał wątpliwości. Ale jak było? To się szybciej obraża. Czy mi się zgadzacie? No tak! Ja wam powiem, znamy się jak no. Na konie. I jeszcze cztery pytania i przegramy. Kto jest bardziej odważny? To było łatwe. To częściej myje kibelek. To było łatwe. Tak. To jakiś komentarz? To pytanie, które zadał twój ojciec, a twój teściu też wymyślił on. Okej! Kto jest głośniejszy? Możecie interpretować jak chcecie. Kto jest głośniejszy? We wszystkich sytuacjach powiem. Tak. Każdy jedny jak o sobie możecie pomyśleć, to jestem ja. Słuchaj na odcinku zresztą. Ostatnie pytanie. Kto się częściej przytula? Teraz się pozmieniało. A co dawać? Jeszcze nic. No i mamy pierwsze i ostatnie. Pytanie jest takie niezgodne. Więc remisowo, chociaż my chyba pół punktem przegrywamy. Bo ja dałem dwie odpowiedzi, nie dawali dwóch, także no dobra. Tak. Dałam ci, bo to się zmieniło, bo z początku ja byłam takim ultra przytulasem, a teraz Kevin jest taki, chodź się przytul. I to sobie tak, chodź się przytul. No ja cię robię. Bo zawsze ma ludzie, tego brakuje. No więc teraz ja tego nie robię, to co robisz? Życie. No. Zobaczymy, co się zmieni za 7 lat, jak to nagramy. Update po 7 latach. To u nas po ilu? 25. Za 27. Dobra, bierzmy pod uwagę, że tylko datę ślubu bierzemy, to... 25. No, za 25 lat widzimy się wcześniej. Kolejny odcinek. Jak oglądajcie nas. Tak. Och, czy YouTube za 25 lat będzie jeszcze istniał? Znaczy, myślę. Możemy się umówić, że nie wiadomo, jaka będzie platforma, ale będzie odcinek, tak co widzę. Dobra, to kończymy, lecz się kochani, wbijcie naszego Instagrama oraz TikToka, śledźcie nas, bądźcie na bieżąco i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale o matko i córko. Pa kochani! Bajo!